Dzień dobry. Ja nazywam się Czarek Andrzejczyk, to jest AWE Cezar Show. Dzisiaj w moim studiu gość, który miał bardzo barwne życie, w sumie nadal ma, bo jest bardzo młodym człowiekiem, a już niezwykle wiele przygód na jego koncie, Ludwik Sobolewski. Dzień dobry państwu, cześć Czarku. Cześć. Miło, że powiedziałeś, że jeszcze mam to życie nadal. Masz, masz tak. i myślę, że dużo dobrego przed tobą, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o życiu no chcielibyśmy pewnie mieć na to dużo więcej czasu niż mamy oczywiście, ale o życiu jako podróży, czy, czy raczej o podróży, którą jest życie. Ty chyba bardzo mocno się z tym utożsamiasz, bo jak patrzę na, na to, jak ty podróżujesz i jak ty podchodzisz do życia oraz jak piszesz o tym w swojej książce, to wydaje mi się, że to, to porównanie tutaj ma ogromne zastosowanie. Dlaczego życie jest podróżą, albo dlaczego podróż, yy, którym, którą jest życie, musi nas napędzać? Dlaczego to powinno być coś, do czego my zmierzamy? Dlaczego wiele osób na to patrzy jako podróż, a wiele osób właśnie nie patrzy na życie jako podróż, a powinno? Nakłońmy ich. Ja czuję po prostu to, że <laughs> takie życie w drodze jest po prostu. Ciekawe. Czy ciekawsze niż, niż inne wersje, ale tak ładnie zacząłeś, że skłoniło mnie to do. powiem ci bardzo osobistej refleksji. Mianowicie, e, czytałem kilka tygodni temu artykuł w czasopiśmie Znak. No, takie czasopismo, pismo, tak. Właśnie. Istnieje. Od wielu, wielu, wielu lat. Tak. No, w w ogóle całe. No, właściwie to już legenda, tak? Tak, tak, tak. Mm. I tam był artykuł yy, o czymś, i tam zobaczyłem nagle w tym artykule słowo archipelag. I wiesz, to się rzadko zdarza, chyba, ale mnie się właśnie zdarzyło, że zobaczyłem to słowo archipelag, i tak jakby ono było mi pisane, że ja, ja je powinienem przeczytać właśnie w tamtym momencie, bo mi olśniła taka myśl, że moje życie to jest taki właśnie archipelag. Zaraz wyjaśnię o co o co chodzi. Tak, bo może definicja się przydać, jakby ktoś nie wiedział, co to archipelag. Za... <grym> w tym kontekście. W tym Zastrzegając, kontekście. że ja chyba tego nikomu nie rekomenduję, bo to nie jest koniecznie takie życie bardzo beztroskie czy spokojne. Mianowicie zobaczyłem to słowo i pomyślałem, że właśnie kiedyś miałem lata bardzo intensywne, kiedy to Byłem niezwykle skoncentrowany na jednej aktywności zawodowej, to znaczy na giełdzie. Wiesz doskonale. Tak. Jednej, drugiej, no, na rynku kapitałowym, w tej, w tej takiej jego kwintesencjonalnej postaci. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie praca była twoim życiem. Praca była zdecydowanie moim zawodowe. życiem i ta praca to był taki, można powiedzieć, jeden punkt. Przestrzeni. Okay. Natomiast yy, odczuwałem potrzebę dodania do tego jakichś jeszcze innych punktów zainteresowań, oparcia, i wtedy w moim życiu prywatnym bardzo wiele się działo. Czyli w sumie te punkty życia prywatnego i ten jeden zawodowy tworzyły mi taki archipelag. To zrozumiałem wtedy, kiedy właśnie natknąłem się na to słowo w znaku. Dzisiaj jest odwrotnie, to znaczy w moim życiu zawodowym. Są przeróżne punkty, gdzie jestem aktywny, gdzie robię różne rzeczy, a moje życie prywatne yy, wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. To znaczy jest takie, powiedziałbym, jednopunktowe. Tak jest jeden punkt koncentracji, tam się, tam, tam nie ma jakiejś takiej rozmaitości. Yy, yy. Dzisiaj, w Dzień Kobiet, możemy sobie powiedzieć, że rozmaitości, która bardzo często ma związek z kobietami, co my, jako mężczyźni, też chyba łatwo potrafimy zrozumieć. Czyli wtedy był taki archipelag różności i dzisiaj jest taki archipelag różności. Czyli e, dla mnie życie jest takim poruszaniem się pomiędzy wyspami tego, tego archipelagu. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, no, zależy, co kto woli. Powiem ci, że czasem natykam się na Postacie, które y, znam od bardzo dawna i czytam o ich sukcesach zawodowych, y, że ktoś na przykład był w banku inwestycyjnym i po 20 latach nadal jest w tym banku inwestycyjnym i ogłasza, że y, doszedł tam właśnie, dostał promocję do bardzo wysokiej y, pozycji. To nie jest do końca moje życie. Chyba. To nie jest ta wersja życia, która mi się najbardziej podoba, bo ja właśnie lubię tę różnorodność, tę rozmaitość, ale też mam takie ciepłe myśli z reguły. No, proszę, ktoś pokazał konsekwencje, że jest w tej jednej linii rozwojowej, osiąga sukces, tak też może być. To też może być źródłem yy, satysfakcji. To nie jest jakby moje, tak? Chociaż powiem Ci, że na dnie gdzieś mam takie poczucie może niepokoju, może lekkiej zazdrości. A co by było, gdybym ja dawno, dawno temu obrał sobie taki sposób postępowania, że robię coś jednego w życiu, buduję karierę wokół tego, żeby po 30 czy 40 latach wejść na, jakieś, na jakiś szczyt w ramach tej jednej linii. Ale przepraszam cię bardzo, czy przypadkiem tak nie było i w wieku 40 lat zostałeś prezesem polskiej giełdy, wcześniej długo budując jednak swoją karierę na rynku kapitałowym, czy też w świecie tak. No tak, biznesu. Ale, no tak, ale widzisz, nawet wtedy, jak robiliśmy jakieś innowacyjne, nowe rzeczy, to w tym się bardzo spełniałem. A jak już osiągnęliśmy pewien poziom rutyny takiej operacyjnej powtarzalności, to z... zacząłem się trochę tym nużyć. Tak? Więc jednak potrzebowałem takiej, takiego pewnego rozproszenia, żeby energia, żeby zainteresowanie szły nie w jedno, tylko, tylko więcej. Więc dzisiaj właściwie mam coś takiego. No chociaż to nie są proste, wiesz, to nie są proste opowieści. To znaczy, no łatwo byłoby powiedzieć, to jest świetny model, bo mój, tak? Ale no tak naprawdę to jest wiele różnych sposobów konstruowania czy planowania swojego życia. Dlatego mówię o tych kolegach czy koleżankach, którzy, na przykład, przez lata szli, posuwali się w górę jakiejś drabiny korporacyjnej. bo to są takie, może najbardziej Dobitne przykłady. No i wielu z nich dzisiaj może powiedzieć, opłaciło się, prawda? Mhm. Pracowałem, przeszedłem z jednej pozycji na drugą. Dzisiaj patrzę, już mam szerszą perspektywę w ramach tego mojego jakby e, silosa. E, no to też jest coś ciekawego. Szkoda, że jak tak zacząłeś o, o tym życiu, które się miało i które jeszcze jest przed nami, szkoda, że jest jedno. Że nie można wypróbować. Nie, że nie można wypróbować takiego można jednego sposobu i takiego drugiego, prawda? Bo to wszystko w sumie jest dywagacja. No, chciałbym mieć jakieś drugie życie i na przykład wtedy sobie postanowić, ok, zaczynam od jakiegoś młodszego czy, czy bardzo młodszego specjalisty w jakimś przedsiębiorstwie, a mam taki cel, żeby zostać prezesem yy, tej firmy za po 20 latach pracy, tak? Ale no. Nie czekając, takiej możliwości. czekając na rozmowę z tobą, wiedziałem, że oczywiście ten czas, który będzie na nią przeznaczony, będzie za krótki, bo za długo cię znam, żeby wiedzieć, że godzinna rozmowa z tobą, szczególnie na takie tematy, które oba, obu nas pociągają, to, to za mało. Natomiast y, pytanie uzupełniające do archipelagu. Czy ty pomiędzy tymi wyspami poruszasz się z pomocą kompasu? Czy to jest jednak, czy wolisz takie poruszanie się troszkę, nie wiem do końca, czy jutro będę tam, a może tam? Jak do tego podchodzisz, jak już sobie dryfujesz albo gdzieś płyniesz, albo udajesz się z jednej wyspy na drugą? Cały czas w tym świecie metaforycznym trochę się podobasz. Tak, poruszamy. tak, tak. Cieszę się, że, 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 że użyłeś tego określenia. To znaczy, ono jednak jakoś ma atrakcję. Jednak z kompasem. Z kompasem. Z kompasem, dlatego że tu się pojawia też takie stare słowo odpowiedzialność, prawda? To znaczy, że. Mogę mieć wiele różnych pól. Jest coś takiego słyszałem. A, no, a, a co najmniej bywa. A bywa. Że można mieć wiele takich właśnie pól y, aktywności zawodowej, profesjonalnej, ale mam, mam wbudowane, że y, cokolwiek robię, to jednak trzeba robić dobrze. To trzeba robić poważnie, to trzeba robić tak, żeby rezultat, żeby, żeby nie tylko nie trzeba było się wstydzić rezultatu, ale żeby on. Był no, najlepszy, jaki może być. Co oznacza, że mimo, że lubię kolekcjonować czy wprowadzać do mojego świata te różne wyspy, kolejne wyspy mojego archipelagu, to jednak yy, no, z reguły rozważnie. Czy, czy na pewno to jest coś, gdzie ja będę w stanie coś pokazać, coś dać, dać jakąś wartość? I znowu takie troszeczkę stare określenie, być komuś potrzebny, czy być dla kogoś ważny, bo... Arnold Schwarzenegger ostatnio ciągle chodzi z tą frazą na ustach, make yourself useful, czyli bądź przydatny. Czy to jest mniej więcej taki kierunek? To jest, to jest dokładnie to, to jest dokładnie to, bo wydaje mi się, że z tego właśnie czerpiemy, to już tak powiem uniwersalnie, że nie tylko ja, ale chyba, chyba, chyba my jako ludzie. Z tego czerpiemy główną satysfakcję czy poczucie spełnienia, że być dla siebie ważnym to jest istotne, ale być potrzebnym innym, być ważnym dla innych, to ci dostarcza tego poczucia, że naprawdę jesteś w wartościowych relacjach z innymi ludźmi, że, że jakby jesteś po coś na tym świecie. Tak, tak, mi się, tak mi się, tak mi się wydaje. Pamiętam, że jakoś mnie to naszło bardzo wiele lat temu, jak w 2000 szóstym roku po wyborze na prezesa Giełdy Warszawskiej żegnałem się z pracownikami Krajowego Dopozytu Papierów Wartościowych. Mieliśmy takie wieczorne spotkanie w jednej z warszawskich restauracji, w plenerze i tam mi jakoś tak przyszło do głowy, żeby tak się do nich zwrócić, że będziemy się jeszcze na zawodowej drodze spotykać, ale na pewno rzadziej niż do tej pory, ale chcę się z wami podzielić czymś, co mnie tak zafrapowało ostatnio, że ważne jest to, żebyśmy byli ważni dla Innych. Wiesz, w przypadku HDPW to jest dosyć istotne przesłanie, bo to jest taka instytucja, która często musi powiedzieć coś tak, jakby arbitralnie czy autorytatywnie, że po prostu tak musi być i inaczej tak nie tak może tak. być, ale żeby to też było robione w taki sposób, żeby ten kontrahent, partner, ktokolwiek po drugiej stronie poczuł, że się czegoś dowiedział, że się czegoś nauczył, że coś zrozumiał, czyli że, że, że ja jako wydający tę decyzję no spełniłem jakąś, że stałem się w jakiś sposób potrzebny dla, dla tej drugiej osoby. Czy my naprawdę musimy tak poważnie rozmawiać? Możemy też zacząć rozmawiać niepoważnie, a skoro już o tym mówię, to chciałem cię zapytać o taką rzecz. Wróciłeś niedawno z Dominikany, a nasz wspólny znajomy Marek Zmysłowski, który tam wizjonersko buduje prywatne miasto, opublikował na swoim LinkedInie ostatnio taką statystykę, taki graf. Taki schemat, na którym jest pokazane, jak ludzie z określonych różnych krajów określają czy opisują swoje zadowolenie z życia. Jakiś tam wskaźnik. Aha. I ten wskaźnik pokazuje, że na Dominikanie 91% ludzi mówi, że jest zadowolonych ze swojego życia, Aha. a w wielu innych krajach te wskaźniki są dużo niższe. Czy po pobycie tam widzisz, bardzo mocne podstawy do tego, że faktycznie oni tak się czują, a jednocześnie w wielu krajach rozwiniętego zachodu te wskaźniki są niższe i dlaczego tak może być? Niby niepoważnie miało być, a jednak jest znowu poważnie. Tak, tak, nie udało się, ale cieszę się, że o tym mówisz, bo to też jest bardzo ważny temat. Jak znaleźć jakąś równowagę i właśnie zadowolenie z życia? No jakby tak popatrzeć na tę scenerię dominikańską, to to jest wielce prawdopodobne. Um, bardzo przyjazna pogoda, aczkolwiek byłem tam w miesiącach, kiedy ona właśnie taka jest, bo potem się trochę komplikuje cyklony, tajfuny, yy, bardzo gorąco. Nigdzie nie wysoka, jest idealnie, umów, Wysoka wilgotność nigdzie nie jest idealnie, rzecz jasna, ale co mnie tam uderzyło bardzo że yy, tak jak ja w zasadzie nigdy nie myślałem o tym, żeby mieszkać <laughs> za granicą, Mimo, że kawał świata zjechałem i nadal mnie strasznie ciągnie do tego, to Dominikana jest miejscem, które jest bardzo zachęcające do myślenia o tym, żeby tam trochę pomieszkać, ze względu na ludzi. Na ludzi i ich podejście ludzi, do życia? Którzy wiesz, tam. Ym... Tam jest taka pewna przyjazność. Nie, nie ma żadnych otwartość. aktów nie wiem agresji, czy nawet dzieciaki nie biegają za, ciebie, za tobą i nie krzyczą hello, mister. Co w niektórych tak. krajach po trzech dniach doprowadza cię do szału. Jak się jest w wiosce czy w miasteczku w Dominikanie, mówimy o Republice Dominikany, tak. prawda? czyli tak. części wyspy Haiti. No to z tego drugiego, co trzeciego budynku wydobywa się muzyka i to taka potężna, że, że prawie się zrywasz do jakichś ruchów. I jak byłem tam 10-11 dni, oczywiście wiesz, nie wytrzymałem długo, to znaczy już drugiego dnia wziąłem jakiś samochód i zaczęliśmy objeżdżać wyspę. Jakieś ekskursje były. Były ekskursje, <coughs> więc yy, yy, no w wielu tych miasteczkach i, 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 i wioskach, to może raz słyszałem jakiś pop amerykański, a tak to po prostu muzyka latynoska. latynoska. I, to, I to nawet nie Ameryka Południowa, Kolumbia, jakiś regaton, coś w tym rodzaju, tylko jakaś taka etniczna, bardziej lokalna. Wspaniałe mhm. to było. I, i, wiesz, I takie obrazki, że ludzie siedzą na krzesełkach przy jakimś stoliku, grają w jakieś chyba warcaby czy warca, warcabo podobne gry. No, taki wiesz, taki po prostu bardzo ludzki wymiar tej wyspy. Oczywiście ja byłem też głównie w tej części, która nie jest taka bardzo em, em, zagospodarowana przez turyzm, czyli, czyli nie Punta Cana, nie te znane kurorty. Tam pewnie jest inaczej, tam pewnie są takie bardziej zamknięte miejsca, gdzie tam mieszkają właśnie ci, ci, ci ludzie spoza, spoza wyspy. Ale jeśli o to pytasz i żeby to mniej lub bardziej zręcznie połączyć z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, to wspomniany przez ciebie Marek Zmysłowski powiedział mi jedną rzecz, która zrobiła na mnie wrażenie. Mianowicie, ty znasz jego życiorys, prawda? Tak. No taki bym powiedział globtroter biznesowy. Różne rzeczy mu się działy Naprawdę w życiu. Bardzo tak różne. Nawet takie. Że pewnie nie życzylibyśmy sobie, żeby nam się to zdarzyło. Napisał o tym książkę, między innymi o tym. I on też jest tak, i on był też taki trochę, bym powiedział, że mhm. Dużo tam miał takich, właśnie dużo takiego dziania się na wielu różnych odcinkach w Polsce, w Afryce. Ale teraz powiedział tak: przez najbliższe 10 lat koncentruję się na tym, na zadaniu, które mam do wy wykonania w Dominikanie, czyli na tym projekcie, który aktualnie prowadzi, ewentualnie jakieś inne miasto, tak zwane prywatne, gdzie indziej, ale to jest to, prawda, przez najbliższe, przez najbliższe 10 lat. Więc widzisz, no to też jest jakaś, to też jest jakiś sposób na traktowanie tej działalności profesjonalnej. Ja mu nawet zadałem pytanie, Marek, czy jesteś pewny, bo tak jakby dotychczasowa twoja biografia nie wskazuje na to, że teraz tak przez 10 lat będziesz się zajmował tylko, tylko jedną rzeczą. No, zobaczymy jak będzie. Także takie różne są recepty na, na życie. A dlaczego, mój drogi przyjacielu, mówisz o Dominikanie? Czyżbyś zamierzał, czyżby ci się nie podobało w Polsce i chciałbyś zamieszkać może gdzieś poza naszym wspaniałym krajem? Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to oczywiście, tak. Chciałbym już nie od dzisiaj zresztą mieszkać w innym kraju, ale jednak odpowiem bardziej dyplomatycznie. Uwielbiam Polskę ze wszystkimi jej mankamentami, hmm. ale. Tak jak powiedziałeś, są takie kraje i Dominikana pewnie jest jednym z nich, które mm, przyciągają taką wizją dłuższego pomieszkania, mhm. poprzebywania, y, mhm. spędzenia iluś miesięcy życia w zupełnie innym klimacie, wśród zupełnie innych ludzi i myślę, że to jeszcze przede mną, ale nie tracimy czasu, bo on tak zawsze ucieka nieobłagania, a to jeszcze nie koniec, bo ja tu mam sporo pytań. Napisałeś książkę, głównie o podróżowaniu, jednak, ale w bardzo szerokim znaczeniu o życiu. Po prostu to zrobić, jak ktoś nie zna, to polecam. Można kupić w internecie, znajdziecie taka ładna fioletowa okładka. I to była chyba pierwsza, nie chyba, na pewno, twoja książka, która dotyczyła rzeczy zupełnie innych niż te, o których pisałeś wcześniej mhm. czy dotychczas. Rynki kapitałowe, biznes, prawo i tak dalej, bo jesteś prawnikiem. Napisałeś o życiu, o podróży. Mimo, że jesteś dojrzałym człowiekiem, jesteś wciąż bardzo młody i zwiedziłeś już i byłeś, odwiedziłeś już prawie 100 krajów, to na pewno masz na liście jakieś kolejne i chcesz tą listę powiększać, rozszerzać, chcesz, żeby tych krajów było więcej. A co cię nakłania do kolejnych wyjazdów i co powoduje, że potrzebujesz tego? Co, co, co nagle powoduje, teraz jadę tam Jaki jest Twój proces i jak zapada decyzja finalna, że decydujesz się? Bo zakładam, że takich kandydatów do, na następną podróż jest sporo. Ja decyduję się wyruszyć w podróż, bo mnie fascynuje samo przemieszczanie się, samo pokonywanie odległości, znajdowanie się w jakimś innym świecie niż tym, który jest moją codziennością. To jest pierwsza część odpowiedzi na Twoje pytanie. A druga jeszcze musi być jakaś ciekawość wywołana przez jakieś wspomnienia z dzieciństwa, z młodości, przeczytane książki, zobaczone filmy, albo że miejsce, do którego się udaję, jest w centrum jakiejś światowej debaty, polityki. Hmm. E, na przykład teraz e, chcę się wybrać do Iranu, chociaż e, mam z tym pewien problem też ze względu na. Iran, który no, trzeba powiedzieć, że popiera Putina w wojnie z Ukrainą. Nie jest przypadkiem że tak, że jak masz pieczątkę w paszporcie z Iranu, to już nie wiedziesz do Stanów? Takie to właśnie masz... dokładnie takie. Minusy tego typu. Tak, tak, tak. Ale z drugiej strony, ta kultura, która ma kilka tysięcy lat, i to społeczeństwo, które. Miałem z nim kontakt poprzez jego przedstawicieli w różnych krajach, nawet, nawet, jak, nawet w kontekstach dotyczących rynku kapitałowego. Na przykład spotkałem świetnych Irańczyków w Omanie kiedyś na konferencji giełdowej. Więc to społeczeństwo, ta kultura i ta cała jakby legenda, mistyka wręcz tego kraju, no to jest większe niż bieżąca polityka. Poza tym to też nie można. Utożsamiać, bo to jest z reguły błąd tego, co władza polityczna chce i co podejmuje, a jak myślą, jak żyją tzw. normalni ludzie. Więc, więc Iran ma dla mnie taki właśnie posmak czegoś, co nie jest taką wiesz, czystą, e, czystą egzotyką, lecz, lecz ma jakiś związek ze mną. Bo na przykład teraz mi przyszło do głowy, że nie wiem, wyspa Tahiti czy Polinezja Francuska. No to ma taki posmak czystej egzotyki, ale jakby nie odnajduję tego w swoim... Nie ma swoim, personalnych w swoim, konotacji? Nie, wiesz, w jakimś swoim imaginarium tego nie odnajduję. Ch chętnie się kiedyś wybiorę, żeby zobaczyć czym się ta wyspa różni od jakiejś innej wyspy oblanej oceanem i tam nie ma takich konotacji jakby. A są takie właśnie kraje, kraje Bliskiego Wschodu, które, które mają dla mnie masę takich właśnie różnego rodzaju znaczeń. Czyli... Przemieszczanie się, ten fenomen znalezienia się w innym miejscu, który kosztuje wysiłek, stres, niepokój, też się to dokonuje w jakimś czasie zwykle, takim wiesz, dającym się jakby wziąć do ręki, dlatego wolę Jechać samochodem wyprawowym niż lecieć samolotem, bo samolot to tak unieważnia trochę tę przestrzeń. No, 3-4 godziny jesteś gdzie indziej, ale jakby kiedy to się stało w ogóle? Masz, nie masz za bardzo czasu. Kilka ten... tysięcy kilometrów w mgnieniu oka. Tak, za bardzo nie ma czasu na, na samo to poprzeżywanie tego, tego tego faktu yy, podróżowania. Zanim pójdziemy dalej, bo mam jeszcze kilka pytań na przykład związanych z pustynią To okay. chciałem cię zapytać, czy są takie miejsca, do których nigdy nie pojedziesz i dlaczego? Czy są takie miejsca... Albo do, do których, których już nie pojedziesz, tudzież nie wrócisz No ja w ogóle deklaruję się często, że ja nie mam chęci wracać w te same miejsca Ale tak naprawdę to już tyle razy postąpiłem wbrew, wbrew tej... Wydawałoby się regule, że, że ona chyba nie istnieje, bo mhm. na przykład często bliskie osobie chciałem pokazać to miejsce, w którym byłem kiedyś, i to choćby powodowało powroty, tak? Tak, sam z siebie nie mam takiej potrzeby raczej, chociaż jak już jestem w tamtym miejscu, tak jak w ubiegłym roku byłem na Big, Big Sur w Kalifornii, a wcześniej byłem tam w zupełnie innych okolicznościach dotyczących mnie osobiście to tak po tych 10-12 latach, to tak można stanąć nad tym oceanem spokojnym, na tym wybrzeżu, na tym klifie i tak sobie pomyśleć, co wydarzyło się z moim życiem przez ostatnie 10-12 lat. Może coś warto byłoby ulepszyć na te następne 10. Więc to są takie. To Widzę, że nostalgia nie przestaje być obca. No nie wiesz, to trzeba docenić, tak, że, że w ogóle masz szczęście właśnie znaleźć się ponownie w jakimś miejscu. To nie należy tego traktować jako, jako jakiś niechciany przypadek, no bo chcę kolekcjonować te kolejne miejsca i kraje. Tylko to też może dostarczyć niezwykłych wzruszeń i doświadczeń, ale. Zadałeś takie pytanie, które powiem Ci, że sprawia mi jakąś trudność. Czy jest takie miejsce, do którego nie chciałbym tak, pojechać? Tak. Z powodu bo się zastanawiam, dlaczego, dlaczego? Dlaczego mógłbym nie chcieć? A czy wiesz, jest takie jedno proste zinterpretowanie Twojego pytania, że jak gdzieś jest naprawdę niebezpiecznie. Ale no tak, że jest tam konflikt wojenny, jakaś wojna domowa, czy no coś jest tym jest kilka rodzaju. takich krajów, niestety. No to ale to też nie mogę powiedzieć, że nie chciałbym tam pojechać, tylko nie chciałbym tam pojechać w danym czasie, tak? A... No wiesz, Iran, o którym wspomniałeś, też nie jest totalnie stabilnym politycznie ja by... krajem, natomiast no, pewnie są okresy no tak, gorsze, tak. I lepsze. No tak tak. No, ja byłem dopiero co w Mauretanii, który, który to kraj nie uchodzi za. Na, nawet wręcz ma opinię kraju zagrożonego terroryzmem, nawet kraju, w którym terroryzm jest obecny, no ale to też po prostu, no to jest wielki kraj, to, to jest kraj, e, kraj o powierzchni mniej więcej 2,5 razy taki jak Francja, więc po prostu trzeba też zachować pewną ostrożność i niekoniecznie jechać tam, gdzie rzeczywiście ten terroryzm jest. Więc e, wiesz... Miała... A czy Rosja w ogóle jeszcze Właśnie, pojawia chciałem się teraz... na Ale twoim chciałem... radarze tak, i czy tak, już chciałem, niestety nie? Chciałem powiedzieć teraz o Rosji i napisałem o niej nawet w książce, którą byłeś łaskaw wspomnieć. Dziękuję ci za to. W 2022, już się musimy chwilę zastanowić kiedy wojna wybuchła, to też jest okropne, prawda? To tak, tak, tak niestety. Mówię, no. No. To postanowiłem sobie, że nie pojadę już nigdy do Rosji. <laughs> Mimo tego, że bardzo robiłem, lubiłem to robić, byłem tam kilkukrotnie w różnych miejscach i mam jakiś taki duży szacunek i podziw dla zwłaszcza literatury francuskiej rosyjskiej. Trochę do we mnie słabnie ta niechęć. Mhm. Muszę się przyznać. Nie dlatego, że cokolwiek się zmieniło w mojej ocenie, jeśli chodzi o wojnę. I gdzie tutaj jest racja, słuszność i sprawiedliwość. Ale trochę pod wpływem takich myśli, o których powiedziałem ci wcześniej, że yy, no, nie należy utożsamiać jednak całego tego społecznego yy, tej społecznej tkanki z tym, co się wydarza w sferze tej politycznej. Chociaż to polityka to jest eufemizm, bo tutaj po prostu. Są akty okrucieństwa, giną ludzie i to jest wojna. Znowu, używając trochę stare, starego historycznego określenia, niesprawiedliwa. No, więc wiesz, waham się. Waham się, czy Rosja byłaby takim krajem, do którego już nie chciałbym nigdy, nigdy pojechać. Na pewno mi przeszkadza to, że według tego, co mówią moi znajomi Rosjanie, to te badania, które mówią o tym, że 70-80% Rosjan popiera Putina, cokolwiek to by miało znaczyć w szczegółach, ale popiera Putina, no to według tego, co mówią moi znajomi, to to wcale nie są jakieś fałszowane badania. Naprawdę Rosjanie tak myślą, tak uważają. I to nie tylko Rosjanie z małych miast, miasteczek, z prowincji poza Moskwą, bo Moskwa to jest właściwie coś innego niż reszta Rosji. Ale w Moskwie również. I jeden z moich bliskich znajomych właśnie, notabene będący Rosjaninem, tłumaczy to w ten sposób, że Rosjanie mają po prostu wbudowane przekonanie, że oni są ofiarą. Mhm. Nie, wiesz, nie przekonanie, że oni są brutalnymi najeźdźcami, którzy chcą więcej i więcej, tylko oni mają wbudowane przekonanie, że oni są ofiarą, że oni są, nie że oni są traktowani niesprawiedliwie przez Zachód. Że. No, wszyscy czyhają jakoś na, na, na ich zgubę, czy cieszą się z ich niepowodzeń, i oni muszą się bronić. No, to jest to jest yy, wiesz, taki wielki naród, no, ale, ale, ale ma taki yy, ale ma taki jakby syndrom. Tak? Więc yy, no widzisz, jeżeli nawet Rosja tak stanowczo nie Kwalifikuje się na listę krajów, o, o których mógłbym powiedzieć, że na pewno nie chcę nigdy pojechać, no to chyba nie ma takiego kraju. Fantastycznie. Zostawiamy zatem ten temat i Rosję z całą pewnością już za nami. A teraz zapytam cię o pustynię. Bo pustynia odgrywa sporą rolę w Twoim życiu. Nie tylko w książce, bo w której piszesz o niej dużo. Dlaczego pustynia jest takim zupełnie fenomenalnym imaginarium i dlaczego pustynia pokazuje nam, gdzie jest nasze miejsce? Bo to jest chyba jedyne miejsce, które, gdzie można się poczuć, że się jest samemu, że, 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 się, jest, że, że się jest samemu, ale z potężnym zjawiskiem. To znaczy z tą przestrzenią, z tym, z tym morzem piasku, wydm, z tym horyzontem, z niebem. W nocy zwłaszcza jest to niezwykle dojmujące poczucie, zarówno wtedy, kiedy to niebo jest niesłychanie rozwieżdżone, jak i co mi się przydarzyło ostatnio w Mauretanii, kiedy liczę na to, że właśnie takie będzie, a jest pełnia i krajobraz w ogóle wygląda marsjańsko. Czyli tak, tak można się poczuć tak samemu wobec naprawdę świata, wszechświata, Wiem, że trochę to brzmi tak z patosem, ale nie znam takiej innej scenarii, gdzie coś takiego jest tak łatwo osiągalne. Tak łatwo, bo, 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 bo to nie wymaga, wiesz, ani jakiś, nie wiem, wyczekiwania na jakiś moment, żeby, żeby taki stan nastał. Czy, czy jakiś, nie wiem, no nie musisz lecieć na Marsa. I, i to mi dostarcza zawsze jakichś takich wrażeń, wrażeń różnych. Po chwili zaczynasz słyszeć pustynię, to znaczy jesteś sam wokół takiej, w ramach takiej pustki, ale ta pustka po chwili okazuje się taką nie do końca pustką, bo zaczynasz coś słyszeć: wiatr, jakieś przesuwanie się piasku. Pustka ma dźwięk. Ma również, ma również dźwięk. Tak? Coraz bardziej doceniam to, że w ogóle. Otaczani jesteśmy dźwiękami. Niektóre miejsca je mają bardziej, te dźwięki bardziej intensywne, inne mniej. Dlatego ta Dominikana mnie tak urzekła, że tam właśnie te dźwięki tak wiesz, wydobywają się w sposób taki naturalny. Ludzie się cieszą, żartują, tańczą, podrygują, coś robią ze swoim, coś robią ze swoim ciałem. To takie są, wiesz, dwie skrajności. Ta Dominikana, gdzie, gdzie to jest takie bardzo, takie bardzo ludzie z ludźmi. No i ta pustynia, gdzie jesteś sam czy z kimś, ale to nie ma znaczenia, czy jesteś sam czy z kimś, bo ogrom tego wszystkiego, co jest wokół, jest taki majestatyczny, jest taki piękny no, po prostu. Jeśli jesteś pustyniofilem, to muszę koniecznie powiedzieć o tym, że jest już na dwa w kinach. A, no to Widziałeś? słyszałem, czytałem o tym, że teraz bądźmy przez chwilę finansistami, którymi yy, no, nie wyrzekniemy się tego, Jesteśmy. nikt by w to nie uwierzył. No właśnie czytałem, że już po pierwszym weekendzie prawie tak. się zwróciły koszty produkcji. Tak? Bo tam chyba to jest fenomen. 190 milionów kosztował ten film. Tak. Pamiętam ci, że nawet się zdziwiłem. Sądziłem, bo że panem? więcej. Tak, oczywiście, bo tam, I tam podobno są niesłychane stany pustynia techniczne. i cały ten świat fremenów odgrywa ogromną rolę w całym tym, w całym tym ekosystemie. Który na bazie książek Denis Villeneuve buduje, no bo w filmie zbudować to wszystko, co wcześniej tylko widziałeś oczyma wyobraźni, bo czytałeś książkę, to nie jest takie proste. czy znaczy, a... widziałeś to już w pierwszej części, tak? Tak, oczywiście. Ale rozumiem, że mówisz właśnie o obu. Tak, tak? druga część, którą już widziałem, jest ym, też długa, ale chyba odrobinę krótsza. Niemniej ta pustynia tam odgrywa ogromną rolę i chyba pokazuje nam że ona była, jest i będzie zawsze, niezależnie od tego, w jakim świecie jesteśmy, w jakim imaginarium jesteśmy, czy jesteśmy tysiące lat wstecz, czy jesteśmy tysiące lat do przodu, czy jesteśmy tu i teraz. Ta pustynia będzie i zawsze człowiek będzie od niej mniejszy. I, i koniecznie idź i obejrzyj i potem porozmawiamy o tym filmie, bo to jest druga część naprawdę epickiego dzieła, które mhm. musi zasłużyć na miejsce w historii kinematografii i już to zrobiło zapewne. Mhm. Na koniec zapytam cię, o ten rok i o to, czy masz już konkretne cele na w swojej agendzie, jeśli chodzi o kolejne miejsca, które odwiedzisz, i już wiesz, że je odwiedzisz. I dlaczego te miejsca wybrałeś akurat w tym roku? Czy są jakieś konkretne powody, czy po prostu, wcześniej już miałeś to zaplanowane? No ja bardzo często. A mamy marzec dopiero. Tak, ruszam w jakąś taką wyprawę dłuższą. Nie dlatego, że nagle na to wpadłem i zaczynam to realizować, tylko to jest coś, co, co bardzo często, czy chyba z reguły, odkładam. Odkładam. Tak jak przez lata chciałem pojechać do Maroka i do Mauretanii własnym samochodem terenowym i zrobiłem to dopiero po kilku latach, tak samo teraz mam plan zrealizowania czegoś, o czym myślę od dawna, mianowicie wybrania się znowu samochodem do, wyobraź sobie Małego Tybetu, czyli y, prowincji Ladak i Kaszmir y, w Indiach, w sposób następujący, no, oczywiście przez Europę Wschodnią, w tym Bałkany, potem Turcję, potem y, Iran. Y, z Iran... Czy ten Iran będzie jakby po drodze. Iran będzie po drodze, no ale zasługuje na samej dwa tygodnie. Mhm. Y, potem Afganistan. Aha. Z Afganistanu do Pakistanu przez przejście. Pakistan dobrze już ci znany? Tak, tak. Byłem tam. Afganistan nawet, byłem pustynia. nawet pod tym przejściem granicznym z Torkham między Pakistanem a Afganistanem po stronie pakistańskiej. Następnie przejazd do Lahore, czyli to jest miasto na wschodzie Pakistanu, miasto prawie już graniczne z Indiami. I potem właśnie mały Tybet w Indiach. I zamierzam potem pojechać do Delhi, w Delhi zostawić samochód, wrócić samolotem do Warszawy i następnie wrócić po samochód i jeszcze coś porobić, prawdopodobnie w Nepalu w listopadzie tego roku. To jest taki plan. Tylko błagam cię, nie zostań Joginem i wróć. Za mało mam wytrwałości. Wiesz? Żeby, żeby zostać Joginem, <laughs> opowiedziałem nawet dość szczegółowo o tym planie. Ale czy on się stanie rzeczywistością w tym roku, czy za kilka lat, to nie mam pojęcia. Ale wiesz, ten archipelag, od którego zaczęliśmy, to on się nie musi składać tylko i wyłącznie z jakichś rzeczy już wykonanych, dokonanych. On się też może z... składać z marzeń. I przez to ten archipelag może nawet nabiera jakiejś dodatkowej poezji i atrakcyjności. Ludwik, bardzo Ci dziękuję, że dziękuję znalazłeś czas, bardzo. żeby być u mnie. Jeśli chcecie posłuchać takich rozmów, a ciekawych ludzi, ciekawych gości w moim podcaście nie zabraknie, to koniecznie subskrybujcie, łapki w górę, oglądajcie, bo kolejne odcinki już niebawem. Widzimy się, do zobaczenia.